Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed wami kolejny odcinek z Hearthstone'a. Oczywiście kontynuujemy sobie naszą grę Totem Szamanem. W poprzedniej przedstawiłem wam tak pokrótce talię, pokazałem wam jedną grę tym deckiem, a teraz zagramy sobie jeszcze jedną, czy tam dwie gierki. Teraz jesteśmy naprzeciw Jailie, zobaczymy co z tego wyjdzie. W poprzednim odcinku graliśmy jedną grę, ale mieliśmy po prostu świetne rozdanie. No teraz mamy zombiaka i zobaczymy co dalej. No, mogłoby być lepiej, ale też nie jest źle, nie ma co jakoś szczególnie narzekać. Zobaczymy co z tego wyjdzie. No niestety nie mamy żadnych kreatur jak na razie, które będę mógł sobie spokojnie wystawić. O, ten to tak niezbyt na początek. No dobra. Myślę, że zabijemy ją sobie zombie po prostu. To jest dobra wymiana. On stracił monetę oraz stronnika za 2 many, ja straciłem tylko stronnika za 1 many. Co prawda oczywiście mogłem sobie użyć tego kryształowego orężu, ale już wolałem sobie dobrze wykorzystać tego zombie i tyle. No niestety rozdanie jest słabe. Zagrywam sobie totem przypływu many. Żebyśmy coś tutaj dobrali, no to również na razie nam się niezbyt przyda. Ale zobaczymy, co dalej z tego będzie. Pocisk lodu. No, niech będzie. To było do przewidzenia zresztą. No to jest dość ciekawe. Nie wiem, czy mu on to rzucił. O, i tutaj mamy lekkie zacięcie. Nie wiem, czy to jest problem u mnie z internetem. No nie wiem, jakiś problem tutaj był, no nieważne. Nie wiem, co to się tutaj stało, ale już wszystko jest ok, więc spoko. I teraz mamy fajne zagranie. No właśnie, czekałem na to. Chciałem właśnie zobaczyć, jaki totem mi przyjdzie. Bo właśnie jak mi przyszło leczenie, no to wolałem sobie użyć tego totemu 1-1, bo ten by się wtedy uleczył. No a jakby to był inny totem, no to wtedy już by to... Wtedy wolałbym stracić sobie tą prowokację. Bo ona i tak by zginęła od Hero Power. No tutaj niestety zabił mi ten jeden totem. Dobra, jest i totemiczny golem. No i tak na wszelki wypadek wyciszymy sobie tego żarzyciela. Jeśli gracie Hearthstone'a, to wiecie, że taki żarzyciel naprawdę może namieszać w grze, więc lepiej się go pozbyć. No to znaczy ja się go teraz nie pozbyłem, ale chociaż no po prostu wyciszyłem mu tą jego moc specjalną. O, to ciekawe. Stracił kulę ognia na takiego stronnika. Z tym, że ja troszeczkę nie pomyślałem. I niestety teraz nie mogę zbytnio użyć tego, bo wiecie, jego najlepiej używać wtedy, gdy sobie od razu totem zagrywacie, żeby mieć pewność, że on coś zrobi z tą inspiracją. A w tym momencie, no to naszym jedynym sensownym zagraniem będzie coś takiego. A w kolejnej turze sobie chyba po prostu polecimy z tym śmiałkiem z gromowych urwisk. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. No zresztą... Fala płomieni, no dobra. Myślę, że to jest dobre zagranie. Ta karta jest naprawdę bardzo fajna. No, za 5 man statystyki 3-6 nie są jakieś super, ale też nie są jakieś złe, więc naprawdę bardzo fajna. No nieźle. Na szczęście mam prowokację, więc no, nie robi mi to zbyt dużego problemu, ale no...
Trafienie z porta do Tyriona jest niezłe. A, tutaj. No, no i co ważne, tutaj ten... ta inspiracja po prostu... No widzicie, ten totem ma już 4 ataku, no nie? To nie działa tylko raz, tylko w zależności od tego, ile sobie tej inspiracji użyjemy. No dobra. Jak my sobie to teraz zrobimy? Możemy tak, tak, tym to zabijemy. No to chyba od razu sobie tego drugiego wystawimy, bo to chyba nie ma zbytnio sensu. Stawka jest większa niż życie. No widzicie, tutaj totemy nam się sporo podpakowały. Nie prowokuj mnie! No niestety nie mogłem uderzyć tym za 8 w twarz, ale totem 8-2 robi wrażenie. No nie dziwię się, że teraz polimorfy użył naprawdę. No i co? I tu sobie w ten sposób zabijamy. I jeszcze sobie kartę dobierzemy. No dobra. No powiem wam, że to tam 10-2 zawsze spoko. Na szczęście trafił w tego. Prawdopodobnie się podda z przeciwnik po tym strzale, tak mi się coś wydaje. No doktor Boom mu nic nie daje, chyba że to ma prowokację. A nie, daje mu coś takiego, ale... no, ja tutaj tak spokojnie wygrałem, bez żadnych problemów. No dobra, ta gra również nam dość nieźle podeszła, chociaż ten początek nie był zaskakująco dobry. No tutaj nam niestety gra się wyłączy. Dobra, ale włączymy ją sobie na szybko, już nie będę tutaj nawet cięcia robił, bo jak widzicie już sobie wracamy do gry, więc myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tylko to teraz patrzę, co ten ekran taki dziwny. No, złoto tam dostaliśmy. No właśnie, teraz wszystko okej. Okay. Dobra, sorry za tą małą przerwę, ale myślę, że to no było dość szybko, więc nie ma sensu tutaj tego wycinać. Tylko po prostu lecimy sobie z kolejną gierką. Prawdopodobnie już ostatnią w tym odcinku. Oczywiście, jeśli wam się filmy z Hearthstone'a podobają, to jak najbardziej zostawiacie łapki w górę, komentarze, możecie dawać sobie, możecie pisać mi wasze propozycje, na przykład jakie talie chcecie zobaczyć, czy też chociażby, nie wiem, no cokolwiek z Hearthstone'a, co tam chcecie sobie zobaczyć. A teraz rozdanie jest niezbyt, wymienimy sobie całą rękę. I zobaczymy, z czym będziemy grali. Mam nadzieję, że to nie jest Paladyn na sekretach, bo on jest naprawdę bardzo upierdliwy. Jest taka karta dla Paladyna za 6 many, 6-6 z tego co pamiętam, albo 5-5, ale to nie jest ważne. Ona przy wejściu na stół wyciąga każdy rodzaj sekretu, to znaczy wiecie, jak macie 5 sekretów, 5 różnych sekretów w deku, w talii, no to on wchodzi na stół i daje wam od razu tych 5 sekretów, no to jest naprawdę jakaś masakra. No ale zobaczymy, z czym będziemy tutaj grali, bo tych Paladynów jest sporo. Nasz przeciwnik wciąż wybiera. Swoją drogą nasza ręka jest słabiutka. No, burza z piorunami może nam się przydać, bo on tutaj może wyleczyć z jakimś werbunkiem i w ogóle wysypać się jakimiś gówniakami, no to się może przydać. Wstrząs ziemi, no również na coś może się przydać, ale reszta to tak niezbyt. No i przede wszystkim nie mamy żadnych stronników, no to jest duży problem. Jest i sekret na sam początek. Dobra, mamy Kiełzara, więc drugą rundę mamy. Więc zawsze coś. A on wystawia sobie po prostu 1-1. Gotowe.
No to nam się niezbyt przyda, ale dobra, niech będzie. Pozwól mi się zastanowić. No i co teraz? Pokażę! Już ja im pokażę! No, na szalonego naukowca myślę, że warto będzie użyć wstrząsu ziemi. Więc najpierw totemik sobie poleci. No niestety nie jest ten, co chciałem. Rybka, rybka! Gotowe! Padnij! A! I ogólnie... zrobiłem to w złej kolejności, bo jeśli to byłaby pomsta, to miałbym problem wtedy, bo najpierw na początku go wyciszyłem, potem zabiłbym tego. Jeśli to by była pomsta, to on dostałby po prostu buffa. Więc no to trzeba było zrobić w odwrotnej kolejności, no ale cóż, na szczęście nie była to pomsta. No teraz rozdanie mamy beznadziejne po prostu. Teraz mamy jakiegoś pajęczaka. Ale tak troszeczkę za późno. No zobaczymy, co nas przeciwnik teraz zrobi. Niby szatkownik, ale teraz myślę, że jest dobra okazja do rzucenia burzy z piorunami. No niestety, zablokuję sobie na następną turę żywiołaka ognia, ale raczej muszę to zrobić. No liczyłem, że on zostanie zabity od razu, ale cóż. No, w następnej turze prawdopodobnie polecimy sobie z szatkownikiem, chyba że dobierzemy coś lepszego, ale wątpię. No i jeszcze chyba, że on wystawi coś mocnego i będziemy musieli użyć złego uroku. Złego uroku, heksa, no. Czekam na rozkaz. No. No teraz, żeby jak ogniak byłby naprawdę bardzo dobry, bo by sobie wleciał w tego. On nie mógłby go zabić bronią, a teraz na przykład tego może bronią zabić, prawdopodobnie to, co z niego... On robi w ten sposób, tak dziwnie trochę. Jeszcze go zabije? No to już jest w ogóle bezsensowne. Jeszcze rozumiem, gdyby go nie zabił, no to wtedy mam tego 1-3, ale no nie za bardzo rozumiem tego zagrania. No ale cóż... Doktor Boom, no fajna opcja. Ale chyba sobie polecę tak po prostu. Tyrion, no na Tyriona mamy spoko odpowiedź w postaci złego uroku, więc tutaj nie ma co się martwić. Oby jeszcze mi coś doszło, co mógłbym sobie wystawić. No, zombie. Ale dobra, zawsze coś. To w ogóle złoty Tyrion? Nie, coś mi się przewidziało. Mógłby zacząć nasz przeciwnik grać. Możemy sobie porobić tutaj bronię jakieś w czasie przerwy. To było dziwne, szczerze mówiąc. Czekam na rozkaz. No dobra, nie wiem jak to skomentować, nie wiem czemu on to zrobił. No ale cóż. No, to było do przewidzenia. Ach,
Myślę, że póki się da, to będziemy sobie korzystać. No, po prostu jeśli mamy dobrą okazję, to sobie skorzystamy z tego żółwiaka ognia, a na doktora Booma zawsze będzie czas. Możemy sobie również smoczki uwolnić. Tutaj nie ma. Tutaj też nie. Tutaj też nie. Jeden był tutaj w ostatnim jajeczku. O, tego jeszcze nie widziałem, szczerze mówiąc. To znaczy, no w grze jeszcze nie widziałem. Samą kartę znam, tylko że nie widziałem jej użycia w grze jeszcze. Chociaż nie, widziałem jej użycie w... Była taka bójka chyba. No, była bójka z nowymi kartami i tam... Jak się grało paladynem, to często się go dostawało. No dobra. Tutaj na pewno doktor Boom poleci. I chyba to tyle. No, on użył tej karty w takiej sytuacji, no, w sumie właściwie na tego tylko. O, to było to niebezpieczeństwo. Niestety cały mój stół idzie się jebać. Obym zabił tego chociaż. No, dobra. No, okej. Dobrze, że mamy co zagrać, chociaż coś sensownego. No jest jego, doktor Boom. No jeszcze mi go wyciszy. No marnie tą grę, szczerze mówiąc, widzę. No na szczęście mi go nie zabił. No i wystawiam ten totem po prostu, żeby sobie jakąś karciochę dobrać. Upiorny pajęczek, no w tej fazie gry to nie za mocny jest, no ale zawsze coś. Szkoda, że mi go wyciszył, naprawdę szkoda. Jest i Murloc Rycerz, też naprawdę bardzo śmieszna karta z dodatku. Zobaczymy, jakiego Murloka dostanie. Czekam na rozkazy. No, dostał takiego. On dobiera karty, gdy ginie przyjazny Murloc. No to trzeba go zabić na sam początek. No zabić go nie zabiję, tutaj myślałem o rządzie krwi, ale niestety to jest za mało. Jakby tutaj sensownie zrobić? Bo wiecie, chcę się pozbyć i tego, a nie chciałbym tracić tego. Co tu robić? Na pewno tak sobie uderzymy. No chyba bez straty się nie obejdzie. No dobra, niech będzie. Dostaliśmy prowo, to jest spoko. Bo jeśli nie ma jak zabić go z ręki, no to musi tutaj poświęcić atak. Ale ma konsekrację. Kolejną, no niestety. I sekret. Czekam na rozkaz. Na pewno nie będzie to już szlachetne poświęcenie. Tylko właśnie pomsta i... Naprawdę dostał tego.
Niestety tutaj ma fajną wymianę. Swoją drogą dość długa ta gra, tak już patrzyli nagranie, trwa i dość sporo już sobie gramy z tym paladynem. Aha, on poszedł w ten spod, no to również jest dobre rozagranie. No po prostu wyciąga sobie lepsze value. No dobra. No, jest prowo, ale to sobie tutaj zabijemy, żeby on mi nie przeszkadzał, bo on łatwo mi może zabić tego albo tego, to nie byłoby fajne. Jak na razie sytuacja jest spoko, konsekracji już nie ma, więc tego stołu tak łatwo nie wyczyści. Ma werbunek, który za dużo mu teraz nie daje. I czy ja go mogę zabić? To by było 6 plus 7, no niestety nie. 13. No niestety zabić go nie mogę. O, swoją drogą on dostanie do ataku. Dobra, ja myślę, że sobie zabiję po prostu, że zagram sobie w ten sposób. A to pójdę w twarz i niech on się tutaj martwi. On już nie ma konsekracji, więc dlatego zagrywam w ten sposób. Jakbym miał tą konsekrację, no to bym się bał. No ale teraz to on będzie się musiał tutaj wymieniać jakoś i kombinować. No szalony naukowiec nic mu nie daje. I on teraz właśnie myśli, w jaki sposób on ma tutaj to powymieniać wszystko, żeby coś tu wyszło. No to nie zmienia faktu, że wygrałem po prostu, tak więc udało się po raz kolejny. Zwycięstwo jest twoje. Gdybym nie mógł zrobić tego od razu. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, no to tak jak już mówiłem, zostawcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. Dzięki za oglądanie. Cześć.